już jest, wstawiam sobie primer i na, po prostu krem na to na dzień, więc ja jako primer używam dwóch rzeczy. Na początku używam tego z Eveline i jest to makeup primer i to jest matujący baza. Nie używam jej, żeby podmatować, bo mam suchą skórę, ale zauważyłam, że nie ma to jakoś nic super baza, ale za to ukrywam moje widoczne pory, które są właśnie tutaj. Więc jego na ogólnie skupiam się tutaj na przynosie i tak, może troszeczkę na czole. Następnie nakładam na całą twarz, jeszcze twarzy, to jest po prostu próbka z MACa, która jest po prostu Scrub Cream Hydrating, czyli po prostu, żeby moja twarz została nawilżona. I później tak, przechodzimy do podkładu. Ja mieszam dwa podkłady tak naprawdę. Są te dwa podkłady tutaj. Jest to Eveline Liquid Control HD Long Lasting podkład, którego uwielbiam i używam już od sporego czasu. I też zaczęłam też używać i mieszać razem je. Jest to z Bourjois Healthy Mix, które ma się trzymać przez 16 godzin, ma w sobie witaminy, które po prostu pomagają trochę mojej twarzy i jest dosyć lekki, także lubię je mieszać razem. Ten również jest leciutki. Kiedy mój podkład już jest wklepnięty dokładnie, to muszę pozbyć się moich worów podeczewych. Zapomniałam nałożyć pomadkę, więc nakładam też pomadkę, moją ulubioną. To pięknie pachnie, żeby po prostu moje usta się nawilżyły w czasie, kiedy robię makijaż. Na do brwi używam różnych rzeczy, ale akurat teraz lubię Goof Proof Brow Pencil z Benefit. Kiedy brwi są wypełnione, to zaczynamy podrapać moją twarz. I nie pudruję zbyt bardzo i dużo, bo jak mówiłam, moja skóra sucha. Ale używam, zależy od dnia, zależy też od takiego podkładu. Czasami używam mojego pudru zwykłego z Nabla, a czasami używam mojego pudru zwykłego z Eveline, który jest loose powder matujący. Tego mam troszeczkę mniej, ale wydaje mi się, że dzisiaj właśnie użyję tego, bo będę dzisiaj długo w pracy, zauważam, że tak utrzymuje się troszeczkę dłużej. Więc ja nie pudruję całej mojej twarzy, względu na to, że nie muszę, bo mam suchą skórę, ja lubię, kiedy moja skóra się świeci i nie wygląda zbyt bardzo pudrowo. Także nakładam tylko w miejscach, gdzie naprawdę muszę. Kiedy moja twarz już jest przypudrowana, to nałożymy troszeczkę highlightera. Ja to z mój ulubiony highlighter, jeśli chodzi o takie highlightery w płynie, ten albo z L'Oreal Paty. Przechodzimy do dodawania koloru do mojej twarzy, jeszcze więcej, więc teraz przejdziemy do różu. Ja uwielbiam róże w kremie, bo wszystko teraz na wakacje uwielbiam, co jest w kremie. Moim zdaniem letnie rzeczy, letni makijaż bardziej pasuje, kiedy rzeczy są w kremie, także używam tego, który się ma utrzymać 16 godzin, co bardzo pomaga, bo wiadomo, jest upał u nas, także nakładam go i jest to mój ulubiony odcień. Nie wiem, jaki to jest odcień. W każdym razie jest bardziej trochę ciemniejszy, ale bardzo ładnie wygląda na skórze. Mam róż, teraz uwielbiam, więc naprawdę nakładam ten róż troszeczkę wszędzie i go później właśnie rozcieram z beauty blenderem. To jeszcze nie się wygląda na początku, ale to lepsze. Nakładam też tak pudrowego różu, bo żeby po prostu utrzymać to troszeczkę dłużej, to warto sobie to przypudrać. Jeden jest dodatkiem brokatu, więc twarz będzie ładnie się świeciła. Dodawanie koloru do mojej twarzy, bo teraz pora na to, żeby dodać troszeczkę brązowego koloru, więc brązujemy naszą twarz.
za naszych oczy będziemy używać tego geometrycznego cienia do All Powiek, który jest Cream Eyeshadow i to jest akurat odcień 03. Jeden z naprawdę moich ulubionych cieni, którego najczęściej używam codziennie. Także jeśli zastanawiacie się nad cieniami, to raczej to właśnie. Mokry efekt w cieniu wygląda ślicznie. Ja to słucham tak, tylko brakuje w czasie wakacyjnym u nas na Belgii. Tylko troszeczkę na samą górę używam mojej palety czekoladowej z Too Faced i nakładam taki ciemny, taki jasny brązowy kolor, tylko tak w kącie oczu, tylko żeby dodać jeszcze troszeczkę koloru. Eyelash Extensions, czyli po prostu mam rzęsy zrobione, także nie muszę tak naprawdę używać żadnego tuszu do rzęs. Jeśli używam mój ulubiony tusz, teraz zostawiam w Polsce, ale podam wam link czy tam nazwę do niego w opisie, żebyście mogli sobie go znaleźć, jeśli jesteście ciekawi jakichś nowych fajnych tuszów, bo Evelyn musi, no, fajnie tusza, także no. Więc tak, to już tyle, jeśli chodzi faktycznie o makijaż, to skończyliśmy, teraz jeszcze tylko sprzikamy sobie ten Evelyn Fixer Mist, który jest jeden z moich ulubionych, bo jest malutki, także wziąłam go ze sobą do Polski. I to po prostu utrwalający spray do makijażu. I ja będę pryskać, bo wtedy ten pudrowy efekt, który tak naprawdę jeszcze już nie mamy, po prostu znika. Bam. Ja lubię się w nim naprawdę kąpać, bo naprawdę super wygląda na moją skóra. Biorę go czasami do pracy czy do szkoły i odświeżam sobie nim makijaż, także jeśli szukacie jeszcze fajnych odpowiedników, to MAC Fix Plus jest fajniejszy, ale droższy, więc to jest tańszy odpowiednik. I ładnie pachnie. Mój makijaż nie byłby wykończony bez highlightera, także będę highlightowała moją całą twarz. To wykonturuję sobie moje usta. Kończymy teraz moim ulubionym błyszczykiem, który często się pytacie na zdjęciach, więc jest to błyszczyk, którego w sumie jedyny błyszczyk, który posiadam. Ja mam kilka innych odcieni właśnie z tej serii. Jest to Hollow Collection z Evelyn i jest to odcień 121, mój ulubiony. I czy robię owym na moich ust? Tak, robię lekki overlay moich górnych ust, moje górne wargi ze względu na to, że są troszeczkę mniejsze od tych na dole, także nie wiem, jak tak robię, podoba mi się tak, nie robię tego jakoś super bardzo, tylko lekko wychodzę poza linię. Już ten skończony makijaż, mam nadzieję, że wam się spodoba, mam nadzieję, że pasuje taki lekki wakacyjny, jest trochę taki bardziej holograficzny, ale też bardzo taki glowing i wcale nie jest jakoś super trudny, znaczy nie jest trudny w ogóle, bo ja się nie umiem malować. No, więc mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak, to klikajcie łapkę w górę. To jest tak naprawdę update mojego codziennego makijażu teraz, także wszystkie produkty, których używam, używam ich naprawdę tak naprawdę na co dzień, także no, po prostu chciałam zrobić update mojego codziennego makijażu na lato. Więc tak, klikajcie łapkę w górę, jeśli filmik wam się spodobał. A ja wrócę do was z nowymi filmikami, także tak, kocham was mocno.